Program Blisko, którego celem jest promowanie czytelnictwa, jest finansowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Miejsko-gminna biblioteka publiczna w Ścinawie na ten cel otrzymała 124 tysiące dofinansowania jako jedna z nielicznych w regionie. Dyrektor miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Ścinawie podkreśla jednak, że chciałby wiedzieć, co na temat programu myślą miłośnicy czytelnictwa. Pomysły to będą tak naprawdę mieszkańców. My tylko dostajemy na to pieniądze i chcemy dla nich to po prostu zorganizować. Tak naprawdę wszystko co myślą, razem wspólnie przeanalizujemy i będziemy organizować na pewno. Między innymi w tym celu do Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie na spotkanie inauguracyjne zaproszono ścinawskich seniorów, którzy nie wyobrażają sobie życia bez książek. Lubię kryminały, a teraz ostatnio czytałam Z kim będzie ci tak źle jak ze mną, Dygat i Jędrusik. Bardzo mi się podobało. W książkach jest dużo więcej opisane niż nawet na tych komputerach. Tam jest jednak dużo streszczenia tych książek, a w książkach się można dużo więcej dowiedzieć. Można się ciekawych rzeczy dowiedzieć z książek po prostu. Program będzie realizowany przez 2 lata. W tym czasie będą więc organizowane wydarzenia, podczas których jedną z głównych bohaterek będzie książka. Chcemy, żeby odbywało się to spotkanie autorskie, może wyjazdy jakieś do partnerów, warsztaty dla grup, do których kierujemy ten projekt, więc tutaj to jest bardzo szeroko, tak naprawdę chcemy działać. W ramach programu będą również podnoszone kompetencje pracowników bibliotek publicznych.